Jak ocenia pan dzisiejszą konferencję? Czy warto organizować takie spotkania jak ta dzisiejsze? Absolutnie warto. To jest i ważne miejsce, bo tu w Akademii Kultury Społecznej i Medialnej odbywają się tego typu spotkania, które dotyczą poważnych spraw i spraw dotyczących jakby kwintesencji funkcjonowania państwa polskiego. Również cieszę się, że są organizacje, które Instytut jest taką rolę pełni, które są w stanie przedstawić bardzo konkretne problemy, na które trzeba szukać odpowiedzi. Nie tylko je zagadać, tylko szukać odpowiedzi. Sprawa bezpieczeństwa Polski jest sprawą kluczową dla każdego kraju. Jeżeli będziemy krajem zagrożonym, to również nie będziemy się rozwijać. Czyli to bezpieczeństwo militarne, energetyczne i żywnościowe, bo to są te trzy najważniejsze, to są te obszary, o których absolutnie trzeba rozmawiać, jak to bezpieczeństwo zapewnić. Również ranga dzisiejszego spotkania, bo przecież ministrowie obrony aktywów i rolnictwa, dwaj z nich do niedawna byli wicepremierami, pokazuje, jak temat jest ważny, jak dobrze został sprecyzowany. Dla mnie oczywiście sprawą zasadniczą i najważniejszą jest bezpieczeństwo żywnościowe, czyli zapewnienie nie tylko teraz w tym momencie, zapewnienie zawsze odpowiedniej ilości i jakości żywności dla polskiego narodu, dla polskich konsumentów, a szerzej, mając możliwości również wytwarzania, powinniśmy starać się tę żywność dostarczać również dla tych regionów świata, gdzie żywności z powodów klimatycznych, braku gleby, ekstremalnych temperatur po prostu wytworzyć nie są w stanie. Dla mnie bezpieczeństwo żywnościowe przede wszystkim mogą zapewnić dobrze funkcjonujące polskie gospodarstwa rolne, wbudowane w rynek, z eliminowaniem pośredników różnych, którzy na tych rolnikach zarabiają. Stabilność gospodarstw jest sprawą zasadniczą i kluczową. Jeżeli poupadają gospodarstwa z powodu braku opłacalności, z powodu braku możliwości sprzedaży na rynku, te gospodarstwa już nigdy się nie odtworzą i nie wrócą do produkcji rolnej. Po prostu tych gospodarstw będzie mniej. Część ziemi ktoś tam zapewne przejmie, reszta będzie odłogiem. Tu przewijało się cały czas pytanie, jaka jest rola państwa w zapewnieniu bezpieczeństwa żywnościowego. Ano bardzo duża. Państwo musi zapewnić pewną ochronę gospodarstwom w tych obszarach, których rolnicy sobie sami nie poradzą. Musi być zapewnienie odpowiedniej ilości po rozsądnych cenach energii, która w gospodarstwach jest niezbędna. Energii elektrycznej, paliwa, ciepła również, chłodu w części przechowalnictwa. To jest rola państwa. Rolnik sobie sam tego nie jest w stanie wytworzyć. Ale również w tym kontekście możemy patrzeć na obszary wiejskie jako miejsce, gdzie można produkować również energię. Ja kiedyś nawet ukułem takie powiedzenie, że wieś może być wielką zieloną elektrownią przez rozwój biogazowni rolniczych wykorzystujących odpadową biomasę. Można produkować zarówno biometan, czyli pełnowartościowy gaz, który może być wykorzystywany jako paliwo samoistne, ale również może być przerabiany na energię elektryczną. Rozwój energetyki odnawialnej w wielu innych aspektach to jest właśnie na wsi szansa na dodatkowe dochody dla rolników, dla firm na wsi funkcjonujących i zapewnianie również obywatelom tego, co jest potrzebne, czego nie potrzeba wtedy sprowadzać z zagranicy. To jest ważne. Państwo musi zapewnić rolnikom sprawnie funkcjonujący rynek, taki, gdzie rolnicy produkując wysokiej jakości, to również jest obowiązek rolników, wysokiej jakości żywność, nie jakąś toksyczną czy jakąś niebezpieczną, tylko wysokiej jakości, absolutnie bezpieczną i zdrową, muszą być kanały dystrybucji, sprzedaży tej żywności, żeby się nie okazało, że rolnicy się napracują, a potem nie idzie tego sprzedać za jakąś w miarę akceptowaną przez konsumentów cenę. To jest również rola państwa. Nie dopuszczam sytuacji, którą niestety w Polsce w ostatnich miesiącach czy ostatnim roku mieliśmy, że przez niefrasobliwość, głupotę, może cynizm i pazerność, nie wiem jak to, czym to tłumaczyć, doprowadzono do tego, że rolnicy nie mają gdzie sprzedać zboża,
cena gwałtownie spadła, bo została Polska zalana zbożem z Ukrainy. No co rolnicy mogą w tej materii zrobić? Nic, są bezradni. Zarobiły na tym jakieś wielkie firmy, a państwo teraz ratuje sytuację, dopłacając rolnikom, żeby przetrwali, żeby ten trudny kryzys kilku miesięcy przetrwali i byli w stanie ekonomicznie odtworzyć produkcję i dalej funkcjonować. Tu jest rola państwa absolutnie potrzebna, stabilizowanie rynku i niedopuszczenie do takich sytuacji, aby to było pierwszy i ostatni raz, to zalanie tym zbożem z Ukrainy, żeby to się nie powtarzało w kolejnych miesiącach, po żniwach, w kolejnych latach, bo my nie wytrzymamy. Również rolnicy słusznie mówią, my chcemy produkować, a na przykład są wielkie straty łowieckie. Dzika zwierzyna niszczy uprawy. To również rolnicy sobie z tym nie poradzą. To państwo musi zapewnić skuteczną ochronę gruntów rolnych przed, i zwierząt gospodarskich przed dziką zwierzyną, która jest własnością państwa, stworzyć mechanizm, który sprawi, że chronimy przyrodę. Przecież rolnicy również są zainteresowani, żeby przyroda była chroniona, żeby była bogata, żeby była duża bioróżnorodność. Ale w sytuacji, jeżeli są przekroczone pewne populacje, ilość osobników w pewnych populacjach, no to po prostu trzeba dokonywać redukcji, odstrzału, bo inaczej to są ogromne szkody w gospodarstwach rolnych, również szkody komunikacyjne. Dzisiaj mi rolnicy tu opowiadali, że na przykład jeden mieszkający w lesie, dzieci rano boją się iść do szkoły, ponieważ są wilki przy drodze, leżą i się przyglądają. Trzeba wozić samochodem, bo grozi, jest obawa przed wilkami. Bobry, które niszczą ogromne ilości terenów, głównie wzdłuż rzek, również drzew. To samo dotyczy łosi, dotyczy kormoranów, dotyczy wielu gatunków, które powodują duże straty. No to jeżeli chcemy mieć bezpieczną produkcję rolniczą w dużej ilości, czyli rolnicy chcą i potrafią odpowiadać na zapotrzebowanie konsumentów, na to, żeby konsumenci mieli zawsze pod dostatkiem jedzenia i tego chleba naszego powszedniego i wszystkiego, co jest żywnością, to są sprawy, z którymi rolnicy sobie sami nie poradzą. Musi to przejąć państwo. Rolnicy są ludźmi pracowitymi, twardymi, twardo chodzącymi po ziemi. Czują swój związek również i pewną odpowiedzialność z zabezpieczeniem żywności, zarówno na potrzeby Polek i Polaków, naszego społeczeństwa, ale również i szerzej tych, którym na świecie żywności brakuje. Ale w wielu sprawach muszą być wsparci, przede wszystkim w zakresie zapewnienia im dochodów z tego, co wytwarzają, produkują, a nie dotacji, które są kwestionowane przez inne grupy społeczne, bo często jest tak, że jak rząd mówi o tym, że rolnikom daje kolejne miliardy, te miliardy się mnożą, już nie wiadomo, ile tych miliardów jest, no to powoduje zazdrość, niechęć, zawiść ze strony ludzi mieszkających w mieście, którzy sądzą, że rolnicy to jest taka roszczeniowa grupa, która tylko i wyłącznie wyciąga rękę po jakieś pieniądze, nie rozumiejąc, że jest to również ratowanie stosunkowo niskich cen żywności. Ale rolnicy przede wszystkim chcą utrzymywać się z produkcji, którą wytwarzają w gospodarstwach i usług społecznie akceptowanych, świadczonych przez rolników, szerzej przez mieszkańców wsi, a nie tylko korzysta z jakiejś dotacji. Czyli jest podział zadań między rolnikami, przedsiębiorcami rolnymi i państwem, które musi pewne elementy gwarancji bezpieczeństwa dla gospodarstw i dla rynku przyjąć na siebie, bo nikt inny tego nie jest w stanie zapewnić. Jeżeli będziemy umieli odpowiednio zgrać, synchronizować te obowiązki każdej z grup, wtedy możemy być spokojni, będziemy bezpieczni żywnościowo i tej żywności nigdy nam nie zabraknie.